Siemanko wszystkim i witam z powrotem w Pingwin Parku. Jak widać, na razie siedzę na kanapie i jak wiecie, jak jest nowa aktualizacja do Pingwin Parka, to zawsze i to zawsze robię jakieś ciekawe scenki przed filmikiem, ale dzisiaj zabrakło mi totalnie pomysłów. I przede wszystkim chcę wam powiedzieć, że bardzo staraliśmy się zwrócić ten poprzedni świat i poprzednie modyfikacje, ale wszystko się zwaliło, to zrobiliśmy po prostu nową paczkę, ale pod nazwą nadal Pingwin Park 5. W każdym bądź razie zabrakło mi pomysłów na jakiś zarąbisty początek, więc dzisiaj robię pierwsze 10 rzeczy, które przyjdą mi do głowy, zaczynając od teraz. Siedząc w koszyku. Pochanie czystego prania. Pochanie brudnego prania. Pochania kwiatka, po którym się zorientowałeś, że to nie jest prawdziwie, ale nie chcę zrobić sobie siary, więc udajesz się, nic się nie stało. Ale fajny kwiatek stoi. Ale przecież to nie jest prawdziwe. Siedząc w koszyku z czapką na głowie. Krojenie banana. Krojenie cytryny. Krojenie winogrona. Schodząc na dół. Byciem dżdżownicą. A więc mam nadzieję, że się wam spodoba dzisiejszy odcinek Pingwin Parka na nowym świecie. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić lajka. Trudne sprawy. Jestem od nich uzależniony. Im większa dawka łapy w górę, im bardziej szalony stawałem się na odcinkach. A więc teraz przejdźmy do odcinka. Miłego oglądania! Ziomeczki, a więc witam was z powrotem w odcinku. Jak się nie zaśmialiście na początku, to już nie wiem, co z tym światem się dzieje, bo dla mnie, kurde, w ogóle mogłem z tego początkowego zrobić totalnie nową, świeżą serię, w ogóle coś innego mogłem z tego zrobić, no ale wow, ale itemsy wylotują. Dobra, szybkie streszczenie, zanim zaczniemy gadać, o co chodzi. Jak wiecie, stary świat, to daliśmy modyfikację tam, Tale of Kingdoms, po którym save'y się totalnie zepsuły, próbowaliśmy zwrócić świat, wszystko poszło w dupkę i stwierdziliśmy, że nie ma co męczyć się tam naprawiać, po prostu lepiej zrobić nowy świat, bo i tak, szczerze mówiąc, tamte modyfikacje już graliśmy i były nudne, teraz mamy mega świeże modyfikacje, mega świeże rzeczy do zrobienia i zobaczcie. Look at this, watch this, watch. Ale fajne. Ziomeczki, szczerze mówiąc, tęskniłem za wami troszeczkę tylko, no homo. Ale robiłem sobie przerwę, bo przyjechałem do Polski, chciałem się wybalować, wyszaleć, no i już wybalowałem się i wyszalałem się, wow. Co to za cień ze mną idzie? What the fuck? Co to jest? Co to za ptildosy mały? Ej, ale one są wolne. Wow, fuck, no bez jaj, no. Seriously? Już od samego początku będziemy się tak bawić. Dobra, o! Idź ty. Co? Okej. Okay. Ziomeczki. Nie wiem, co się dzieje, ale te mopsy są silne. Gdzie są moje? Nie ma waypointów, nie ma deadpointów. Może są, czekaj, może włączymy deadpointy w jakiś magię. What the fuck is this? Wow! Minimap. Options. Off. O man, ale fajne. Dobra, spoko. Czyli możemy, o oh, cool. Możemy scen edytować. Serio, wszystko mnie bije, no. Mewy jeszcze latają, nie wiem, co to się dzieje, ziomeczki. Bierzemy nasze itemy i spierdzielamy stąd. Mamy po prawym górnym rogu, jak się zauważycie też, jakąś tam modyfikację na magię. To są nasze itemy. To wojmy. Shit, nie ucieknę. Ucieknę, nie ucieknę. Już mam przestranę. Game over. Yes, jak ucieknę, to jestem mistrzem świata i jesteście mi winni czekoladki na spotkaniu w Warszawie za parę... Fuck. Wow, tak mi jakieś góry są w tle. Dobra, kierujemy się na te góry. Walić to, co nazbieraliśmy. Na razie pójdziemy sobie normalnie w ten świat. No i wiem i mam nadzieję, że...
że wiecie to, że teraz będę się starać nad tą serią bardzo, bo długo nie było Pikmin Packa, za które przepraszam, ale teraz już możemy cię sobie uświadomić, że będziemy często robić takie rzeczy i będą serie, i będzie fajnie, i będzie mega, i będzie zajebiście. I co to jest? What the fuck? Ej, no to bez... no... nie chciałem spokojnie się wyzacząć na serii, a tu się dzieje jakieś mopsy mnie atakują. Nie jest fair, to jest nieładnie. I kolejny. Goddammit. Dobra, mamy jakieś... ej, w ogóle... super. No jeszcze mamy modyfikację na spragnienie i będziemy musieli sobie dopijać wodę, bo jak nie będziemy pić wodę, to szczerze mówiąc nie wiem, co się stanie. Idą jeszcze? Dobra, musimy jakieś... o! O! Wow, for fucks! No! O! Znalazłem idealne... oh my god! Znalazłem idealne miejsce, żeby zacząć naszą przygodę. To jest właśnie tutaj przy wodzie. Ogólnie mamy mega wiele modyfikacji, o których nie będę wam teraz powiadać, ponieważ jest ich, szczerze mówiąc, bardzo, bardzo dużo. I nie chcę teraz wchodzić w nie, bo będę gadać i będę gadać. Najlepiej powolutku będziemy je eksplorować podczas odcinków. Mamy między innymi nowe światy, nowe moby, nowe bossy, modyfikacje na jakąś magię, modyfikacje na petsy, które możemy je levelować. I wszystkie będzie zarąbiście i mam nadzieję, że na dniach też się pojawi link do ściągnięcia na strony, jeżeli już go nie ma już, oczywiście, może już jest, nie wiem kiedy będziecie to oglądać. Boże, tak długo nie nagrywałem serii, że kurde, zapomniałem jak mówić po polsku. A w sumie nigdy nie umiałem mówić po polsku tak naprawdę. A więc, zbieramy to drewno, robimy podstawowe itemsy jak zawsze i zaczynamy ogarniać ciekawe rzeczy. Mamy też bardzo fajne modyfikacje, zaraz wam pokażę, chyba... Mogę pokazać wam, dużo rzeczy mamy. Mamy takie rzeczy, które się nazywają, jeśli się nie mylę, o, właśnie tutaj. To są helpery i po prostu możemy je ułożyć, tak jak pokażę wam za niedługo w jakimś odcinku. I one sobie tam robią wszystko, czyli rozwalają bloki, ściągają metale jakieś, tutaj rozmnażają zwierzęta, tutaj zcinają drzewa, tutaj plantują saplingsy, łowienie. Sporo rzeczy i bardzo, bardzo przyjemnie będzie używać, już testowałem to. No i oczywiście mamy modyfikację też taką, taką, że fajnie rzeczy wyglądają, jak widzicie spadają nasze itemsy tutaj. I jak je wrzucimy do wody, to podpływają sobie tak, tak ładniutko, tak fajnie. I są nawet 3D, a ja myślałem, że będą 2D. Wszystko nie jest 3D, parę ich jest 2D. Jak w sumie widzę, nie, są 3D, spoko. To całkiem fajne. Oh my god, leave me alone man, go away. Okej, okay, zabijemy go, bo jesteśmy w wodzie. Zobaczymy, może jakieś ciekawe rzeczy wypadną z niego. Ogólnie mamy jakieś mega mo... what the fuck? Dobrze, że woda. Ohohoho, bitch. Ale nas podrzucił, dobra, musimy uważać teraz. Jeszcze raz nas ciośnie, to mamy przesrane. Dobra, ziomeczki, jest... czajcie, to jest bug, że jak coś zabijam, to gra crashuje. Więc będę musiał to naprawić poza odcinkiem. Dzisiaj musimy po prostu uważać, żeby nic nas nie zabijało i będziemy sobie uciekać spokojnie od wszystkiego. Poza tym to są wczesne początki, więc wiadomo, że będziemy zbierać sobie rzeczy. W razie czego chciałem wam poświadomić, że 28 do 31 złącznie z meetupem tam ktoś tam robi takie, znaczy spotkanie, nie meetup, bo meetup to wiesz, nasza sprawa, ale spotkanie tam jest jakieś z ludźmi, a ja tam będę w Warszawie, chyba 30 czy 31, coś takiego jest, nie wiem, może na dniach będę wiedział więcej informacji, to tam mam znać, może się mnie tam spotkać, ale mieć tą świadomość, że ogólnie będę w Warszawie przez te dni, możecie mnie spotkać. Idę nagrać z paroma innymi youtuberami ciekawe rzeczy i inne sprawy też załatwiać, więc myślę, że będzie mega sprawa. Ja ledwo co żyję ostatnio, ale już nie piję, już kończę z piciem, już robię sobie przerwę. Teraz wracam na siłownię z Ideal Team i ciśniemy ostro 4-5 razy na tydzień, jak będzie mega sprawa też, więc będziecie mogli zobaczyć postępy na moim Instagramie. Jak nie śledzicie mnie na Instagramie, to polecam. Instagram jest Stu, Stuburton. Stuburton. Albo link jest w opisie. Zapraszam tam do śledzenia, bo ciekawe rzeczy tam się dzieją. I fajne foteczki też się rzuca, więc miło czytać właśnie tam komentarze. I szczególnie jak tagujecie mnie w jakichś zdjęciach, tam gdzie ja jestem, to zawsze na nie wbijam i sprawdzam, co z kim miałem zdjęcie, co ciekawe się dzieje. I bardzo lubię tak, wiesz, tam interaktywnie z fanami robić rzeczy, więc całkowicie mega sprawa. Dobra. To co możemy stworzyć? Ogólnie musimy stworzyć coś do picia, ale nie wiem dokładnie na jakiej zasadzie to działa. Na szczęście
Mamy tutaj ten. Myślę, że jakbyśmy zrobili na przykład butelki, które robi się z piasku, będziemy mogli sobie zrobić normalne jakieś picie, ale do tego jest nam potrzebny węgiel. Dobra, już zapominam, jak wszystko się nazywa, więc szukamy węglu, węglowodany, i będziemy je zbierać i będziemy robić w końcu jakieś pochodnie. Musimy uważać, bo w ogóle nie wiem, jakie moby się tutaj będą pojawiać w nocy i w ogóle trochę się boję, jeszcze nie przeżyłem nocy, pierwszy raz gram. Słyszałem coś. Dobra, jest okej. Pierwszy raz pojawiam się w nocy tutaj w tej paczce i troszeczkę się obawiam, że twórca paczki Avegis mógł tam dorzucić jakieś niespodzianki, więc trzymajmy kciuki, że nic nas nie będzie zabijać na razie, bo nie chcę, żeby gra nam się crashowała, ale chyba wiem, czemu crashuje, i to na potem naprawię, to jest jedna szczególna modyfikacja, więc żaden problem. Jak macie w ogóle jakieś pomysły na modyfikacje, szczelcie, śmiało piszcie w komentarzach, jak macie jakieś fajne, możemy zawsze je dodać i będziemy rozkręcać paczkę, ale teraz to jest na wersję najnowszą, więc spokojnie, teraz nie będziemy musieli, mam nadzieję, zmieniać wersji po 6 odcinkach, ale nie trzymajcie mnie za słowo, bo wiecie, jak to jest ze mną, nigdy nie wiadomo, co może się dziać. Jeszcze coś chciałem powiedzieć. Dobra, tak, sklepik dla youtuberów. Pytacie się o to cały czas, pytacie się mnie. Pingwin, kiedy sklep dla youtuberów się będzie? To początku tego miesiąca, który teraz będzie, pojawi się. Kiedy będzie odcinek za 1 000 000 subów, który jest mega, mega skomplikowany, bardzo zarobisty odcinek, on właśnie będzie co mniej więcej 3 tygodnie, bo dużo, dużo rzeczy trzeba. Ja wysłałem to w ogóle do innego gościa, który na tym teraz pracuje, i nowa parodia powinna być. Jutro idę nagrać ją do studia. Jeszcze nagrywam coś z czółkiem, fajne, ale w rzeczywistości nagrywamy fajne rzeczy. W ogóle mega dużo rzeczy, też na kanale Stew TV, czyli STUUTV, tam też będzie właśnie ten challenge z czółkiem, co nagram na dniach. Dużo rzeczy się pojawi i będzie mega sprawa i mega zabawa, i właśnie fajnie robić więcej rzeczy teraz z wami w rzeczywistości, i jest naprawdę super sprawa, takie, wiesz, takie pranki, challenge, wszystko, po prostu mega zabawa i mega dobrze się bawię przy tym wszystkim. Oczywiście dziękuję wam za wszystko, bo wam jestem wdzięczny, znaczy jestem wam winny wszystkiego, wdzięczny wam wszystkiego. Jest tam jakieś polskie słowo, które na pewno wytłumaczy tego, co chcę wam, za co wam podziękować, ale niestety nie mam tego w głowie, bo nie znam odpowiedniego słowa, niestety. Dobra, co jeszcze możemy zrobić? Zrobimy malutką formę. Malutką formeczkę, zawsze warto. Nie, kobyścią nie. Zrobimy sobie mini farmę, gdzie będziemy mogli surowce zbierać sobie. Spokojnie. I nie surowce, tylko te. Jak one się nazywają? Jedzenie, po prostu. Żebyśmy mieli jakiekolwiek jedzenie, bo na razie nie możemy niczego zabijać. I to jest mały problem. A jak to będzie ok, to już będziemy mogli zbierać. Tam mamy sugar cane'y i te właśnie ciekawe mopsy. I inne mopsy i bossy są w innych światach, więc możemy się też spodziewać ciekawostek. Zaraz będziemy totalnie spragnieni. Nie wiem, co się będzie działo wtedy, więc trochę się boję. Mam nadzieję, że zdążę za ten czas. Oj, bitch! Mam nadzieję, że zdążę za ten czas wykopać tutaj trochę piasku i że wykopiając ten piasek będziemy mogli nazbierać wodę, z której mam nadzieję będziemy mogli pić. Mam nadzieję, że to jest nie jakieś inne. W sumie czekaj, może jakbyśmy otworzyli G i napiszmy water, to mamy water bottle. Może z wiaderka wody. Cup of water! Jak się robi cup of water? What? What the fuck is this? Oh yes! Okay, I see. Fresh water. Czyli możemy filtrować wodę. Spoczko, to przefiltrujemy dzisiaj naszą wodę. Jak to się robi? Dosyć prosto, dawaj mi ten węgiel z powrotem. No! What the fuck! O nie! O, już wiem, o co chodzi. Nie! Nie! Piję wodę! Nie, czekaj! Zdążę jeszcze! Oh fuck! No! Waypoint, jak się tworzy waypointa? Fuck, jak się tworzy waypointa? Zmieniłem na NBXX, fuck. Dodamy. 3, 2, 1. Okej. Nie dodamy. Dobrze, może zostawia nas właśnie z pół serduszka. No! Nie patrzałem się, please. Nie patrzałem się tam. Co to? Idzie. Pięknie. Nie, zostaw mnie. Please, błagam. Poszedł sobie. O, szczęście.
Szczęście, szczęście jest. Oh my! Być! Classic Enderman! Classic Enderman nas zabił. Gdzie jest? O dobrze, przynajmniej wiem, gdzie się rozsiadliśmy. Czekaj. Co to kurde jest? Co to kurde jest? Oh my god, what the fuck is this? Co to za dziwne rzeczy, jakieś dziwne moby. Fajne są, ale to są jakieś pół, jakieś co te, minotaury. Nie, to... Oh my god. To jest jakaś krowa, która się... O ma... Czemu spawnuje się z trzema serduszkami? Co to ma być? For fuck... fajne kwiateczki. Dobra, idziemy, damy radę. Wierzę w nas, ziomeczki, wierzę w nas. Wierzycie w mnie? To wierzcie, wierzymy razem. I przeżyjemy to. Przeżyjemy to jeszcze. Oh my god. What is... What the fuck is goblins? No goblins! Oh my god! So many fucking mobs! Shit! Shit! So many fucking mobs, man! Leave me alone! Leave me alone! No one to see your face! Stop here! Oh my god! Stop my god! God damn it! Just jump! Yes! Nice! Lovely! Beautiful! I love it! What the f... Oh my god! Yeah! To jest... Ooh! Grass block! Block link! Blocklingi, tam mamy blocklingi. Ogólnie nie wiem, czy wiecie, ale blocklingi możemy seriously, czy jest ja nawet sens, żebym ja tutaj żył? Stones, bone sword, dobra, mamy bone sword, co jest tak naprawdę kość zwykła. Nie wiem, czy jest sens życie w nocy, ale mamy blocklingi. Blocklingi, nikt nas nie goni. Nice, nice. Blocklingi są takie moby małe, które można oswoić jako pet. I wtedy ich levelujemy i oni z nami rosną, możemy ich upgrade'ować. Całkiem zarąbista sprawa, naprawdę, będzie mega sprawa, będziemy mieć swojego pycika i za niedługo będziemy wybierać, z jakiego bloka będziemy go tworzyć. Ale na razie, jak mówię, musimy zrobić te butelki do picia i ten filter, więc na razie zrobimy butelki, które możemy napełnić, bo woda będzie nam potrzebna. Jak ma sens to, dobrze, że wgraliśmy taką modyfikację, bo zawsze było tylko jedzenie, a oczywiście nasze ciało jest 83-4 coś tam procent wody, więc musimy wody też pić. Nie wiem, czy z pingwina jest procent wody, ile procent wody jest w pingwinu, ale w każdym bądź razie warto właśnie nazbierać. Tylko widziałem, że charcoal jest potrzebny, a nie wiem, czy coal i charcoal będzie działać tak samo. Zaraz się dowiemy. Nie, nie działa. Czyli gdzieś w cave'ach musi być coś, co się nazywa charcoal. Albo, czekaj, zobaczymy zaraz, czy możemy... watch. Charcoal, o. I charcoala się stworzy. Aha! Przypalając drewno. Dobra, czyli możemy przepalić jakieś tam drewno. Na razie postawię pochodnie w okolicy, żeby tutaj rosły nam, rosło nam jedzenie, rosły nam rzeczy o wiele szybciej. Musimy uważać i jakoś przeżyć przynajmniej do rana, żebyśmy tutaj nie zginęli w jakiś sposób, bo tutaj jest strasznie dużo. Co za zrąbane moby. What? What? Okej. Okay. Spoko. To jest chyba modyfikacja, która dodaje różne rodzaje endermanów, co jest też spoko, ale dobrze, już nas nie śledzą. Super sprawa. I to będzie bardzo ciekawe, to będzie bardzo ciekawe. Nie wiem, jak będziemy na to reagować, bo jest ich sporo. Mam nadzieję, że nie idą w naszą stronę. Nie ma ich. Dobra, został tam sobie, więc nie patrzymy w go w oczy i myślę, że wszystko będzie git. Co teraz? Woda. Idziemy przefiltrować wodę. Filtrując ją, robiąc charcoala. I chyba możemy jakieś w ogóle porządne filtry stworzyć. Takie, co automatycznie nam... Oh shit, ile tam mobów jest. Jakieś nowe endermany w ogóle. Wcale na niego nie patrzymy. Z rogu oka. Widzicie go z rogu oka? Tak stoi strasznie pedalsko. Tak z jedną nogą w góry. Tak. Co on tam robi? Kurde, albo wygląda, jakby się opierało bloka. Dobra, nie patrzymy się na niego, ignorujemy go, zaraz będzie dzień. I robimy te butelki. Mamy butelki 3, ale na pewno 3 butelki nie wystarczą, więc zrobimy sobie trochę więcej. 3. Mamy teraz kolejne 3 butelki. Przepalimy. What the fuck? Nie przepalimy, tylko wypijemy. Dobra. Kill off też mamy. O, super. Zrobimy tutaj kill offszem. Rozwalimy to, co tu postawiliśmy, bo nieładnie wygląda. Postawimy tutaj jeszcze sadzonkę. I tutaj mieliśmy
robić filtry na wodę. Mamy coalsy i mamy coalsy, to przepalimy tutaj trzy takie i powinny się nam zrobić filtry. Ciekawe, czy możemy na razie pić zwykłe wody też, co w sumie możemy jedną butelkę nosić ze sobą i po prostu napełniać sobie wodą. Utruliśmy się. I właśnie o to chodzi, jak nie filtrujemy ziomeczki wody, to potem możemy się otruć i co to nam daje? Slowness i weakness. Ja pitole, no to lepiej filtrować tą wodę w takim razie. Przy którym możemy filtrować tak. Ta-da! What? The fuck? Jak? Co? Co to za czary mary? Co to za czary mary? Aha, charcoal filter możemy zrobić. Dobra, charcoal rzucamy tu. Patyczki idą naokoło. I mamy już dwa filtry. Super. I chyba to działa pojedynczo, że filtrujemy jedną wodę. Super. Filtrowana woda jedna. Spoko sprawa, no to nie kończy się od razu, tylko działa tak jak normalny filtr w rzeczywistości, że raz można używać, dwa razy, trzy razy i potem po jakimś tam razie już nie działa. Zajebista sprawa naprawdę, mega. I tyle, wszystkie nasze wodziki są gotowe, charcoaly też gotowe, będziemy mogli je z nich korzystać. Rzucimy żelazo nasze, żeby się przypaliło i na tym skończymy. Wiem, że taki chillowy odcinek, ale... Chcę widzieć przynajmniej 50 tysięcy łapek w górę, ziomeczki, za rozpoczęcie nowej serii. Damy wszystkim znać, że wracamy z koksem, z pingwin packiem, ciśniemy ostro i że będzie zajebiście. 50 tysięcy, liczę na was. Widzimy się w następnym odcinku, subskrybujcie, żeby wiedzieć, kiedy będzie więcej. I teraz możecie też klikać moją twarz, jak chcecie widzieć moje social media, czyli Facebooki, Instagramy i coś tam inne jest jeszcze też. Więc na ekranie możecie klikać teraz. Widzimy się w następnym odcinku. Ziomeczki, trzymajcie się. Na razie. Cześć.